O, jesteś taki piękny. Kto jest najpiękniejszy? A teraz jesteś gotowy do spania. Spokojnie, malutki. Pamiętam, że nadszedł czas na opowieść. Pewnego razu bardzo sympatyczny ptaszek podróżował nad morzem, kiedy... Z tej strony komar. Jak to? Coroczny prehistoryczny wyścig? Zapomniałem! Dziękuję, maleńki, ale wiesz, że nie możesz tam iść. Cofniemy się w czasie do domku Tati i Missy Fu, aby się tobą zaopiekowali. Tati? Missy Fu? Przyjaciele, czemu jesteście tak ubrani? Wracamy z Den Magicznego Oceanu. Odwiedzaliśmy naszych syrenich przyjaciół. A wy co tu robicie? Więc przyszedłem, ponieważ... Zajmiecie się moim maluszkiem, jak będę brał udział w corocznym wyścigu prehistorycznym? Aha, oczywiście, komarze! Nie martw się! Zajmiemy się nim najlepiej! Dziękuję wam. Dobrze, maluszku. Za niedługo po ciebie wrócę. Też będę za tobą tęsknił, maluszku. Spokojnie, komarze. Będziemy go rozpieszczać. Ale nic mu się nie stanie. Komarze, nic mu się nie stanie. Spokojnie, zatrzymaj to dla siebie. Żegnaj, maluszku. Spójrz, Missy Fu, on chyba cię lubi. O, jest taki piękny. I taki milutki. Tati! Pomocy! Już jesteś czysty, Missy Fu! Od razu lepiej! Pójdę po wodę! Proszę, Missy Fu, zjedz moje jedzenie. Dziękuję, Tati. Co mu się stało? Chyba tęskni za komarem. Wróćmy do czasów, w których żyje komar. Missy Fu, uciekaj! On nas pożre! Całe szczęście, go zgubiliśmy! Missy Fu, czy ta skała tu się rusza? Czy to tylko moja wyobraźnia? Missy Fu, a gdzie jest ptaszek? To ty go niosłaś, Tati! O nie, wracamy po niego! Komar? Dziękuję, że go przyprowadziliście do mnie. To są moi przyjaciele. T-Rex i Spooky. Cześć! A kto wygrał wyścig? Ja! Brawo! Jubi!